do jesienia. Wyjaśniam, co jeszcze mam zrobić w tych sądach. Wszystkie sądy zaliczyłem. Ale pan wójtki, że w 80 roku zmieniły się 3 razy siatki i zmieniły się nazwy miejscowości. Panie wójcie, ostatnie pytanie, na które mi pan odpowiedział. Pozdrawiam pana i życzę panu tyle zdrowia, co mi pan zmarnował. Żeby napisać, że się zmieniło, gdzie jest jakaś mapa, gdzie jest jakiś papier do tych zmian. Co pan zrobi, jelenia ze mnie? Wszystkiego mnie pan pozbawi. Bo Czerk jest na moim gruncie, droga jest na moim gruncie, potwierdzona przez prokuraturę. Nie, na talinie drogi nie ma, bo nie mam na talinie. Nawet jak się miejscowość zmieniła, droga województwa została drogą powiatową. I w tym momencie to, co pan zrobił, to przekracza już jakieś granice wytrzymałości. Na pismo od ministra, że Rada Gminy powinna wystąpić z wnioskiem o uporządkowanie terenu. Pieniądze co 2 lata z Unii dostajecie na porządkowanie. Ja siedzę od 1985 roku, że tak powiem, nie wiem gdzie. Jedna mapa jest Mełdziewa, druga mapa jest Mełdziew, trzecia mapa jest Podzamcze. Czy to jest granica gminy Mielejowa, panie wójcie? Teraz pan zrobił drogę, zamiast Majdanu Brzeziskiego zrobił pan sobie łaskami z Brzezisk. Przez Stróżę, Cygankę, Dominów i dalej pan wyjechać nie może. Także ja mam do pana pytanie i do radnych. Weźcie wreszcie, usiądźcie w kupę, ja przyjadę i powiem, co macie zrobić i narysujcie sobie drogi. Te wasze foldery za unijne pieniądze, ta mapa, dokumenty z Archiwum Państwowego za 2000 roku, panie wójcie, znalazły się czy nie? Bo może ja panu odrysuję, bo już rozmawiałam z Archiwum Państwowym, jest nadzieja, że można to odzyskać. Ksero, tylko że kosztowało 2000, a teraz trochę więcej będzie kosztowało. Za podatników pieniądze, wszyscy cichosza, to się ma nie widać. Może jeszcze nagrodę Nobla pan dostanie za to, że nas już kilka osób pan wsadził do sądu i zniszczył. Nie może pan, zresztą można kogoś zniszczyć nie tylko młotkiem w głowę, ale pismami i zachowywaniem się, no nie wiem, panie wójcie, jak panu nie wstyd. Ja piszę do pana, 6 tygodni leży podanie, ponawiam, że tak powiem, interwencję i pani Konowałkowa pisze, jakie ma ona uprawnienia, że się wszystko w 80 roku zmieniło. Teraz daje mi pan mapkę na talinach, a pisze pan, że mam grunty w starości. No to wóz albo przewóz. Jeżeli Konowalek robił telefony w Natalinie, miał mapę, to ja bardzo przepraszam. Była droga, były słupy telefoniczne, elektryczne. Piotr, poszedł drogowym. I co pan? Nie wiem, co pan robi. Gdzie pan ja robi? Bez mapki. A według mapy to mapa z Natalina była. Tylko gdzie pan ją umieścił, bo w nadzorze budowlanym ostatnią miejscowością to jest Cyganka, która graniczy z Podzamczem i wieś Popławki. Więcej w nadzorze budowlanym nie ma. Nie naniesiony jest wodociąg, nie naniesiona jest droga, nie naniesione jest światło. Ja nie muszę wszystkich panów w urzędach radzać. To jest naprawdę. Panie wójcie, czy pan może mi odpowiedzieć, czy pan kiedyś zmieni, że tak powiem, plan zagospodarowania? Nie, będzie pan cicho siedział. Pani Wiśniewska w 2000 roku miała zmienić. Dobra, dziękujemy pani. Nie ma, dziękujemy, tylko moje pytanie. Kiedyś się skończy komisja, wystąpi z wnioskiem. Skończy zabierać głos, to ja tak się... Kiedy się zbierze komisja, wystąpi, bo Rada Gminy ma wystąpić do wojewody, a nie ja. I będzie się wozić na prywatnych ludziach. Przepraszam bardzo, pisemko panu dałam, pani przewodniczący, mój też dostał. Że Rada Gminy ma wystąpić z wnioskiem do wojewody o uporządkowanie granic gminy Mielejowa. A nie resztę to nie interesuje. Na naszą szansę, że ponownie został złożony wniosek.